Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Dzikiej Mapy. Na dzisiejszym odcinku zrobiłem w końcu porządek. Porządek, poukładałem snopki, a moim zdaniem elegancko, jednoręcznie, trochę się namęczyłem. O, jeszcze jeden został. O ty patrz, dziadu, uciekłeś mi tutaj. No to zaraz go tam rzucimy. No, trzeba mieć cierpliwość do takiego układania, naprawdę, trzeba mieć cierpliwość do układania takich rzeczy. I czas, i czas. Widzicie, trzeba mieć precyzję jeszcze trochę. O, i teraz elegancko. Co tu się stało? No cóż, krówki zakupiłem. Na początek siewy już się zaczęły. Tutaj jedzonko mają, wszystko mają, słomę mają, wodę mają, sześciutko mają. Też na początek ile ich kupiłem? 3 sztuki. Na razie 3 sztuki. Bo to z jedzeniem temeru nie mają. Temeru nie mają, a no niestety. No niestety, no nie mam czym jeszcze robić i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no już kieszonka trochę poszła, no co dzisiaj? O, ładnie, mamy drugi dzień wiosny, elegancko. Nie, no to mi się podoba. Tutaj to jest ubrane, ta trawa taka bielutka. Środek taki, no niestety 60 zawiodła. No coś tam walło. Ze silników chłodzenie straciła chyba ten. Pompa wody może zdechła. Nie, będzie trzeba obejrzeć. I mam na testach 3 peka, bo 30 sprzedałem, bo chcę zamiast 30 to taki 3 pek jeździ. Pracownik sobie robi. I 3 pek też może być. Zamiast 30, bo tamto to było rozłom. Lepiej wolałem się zamienić takim gościem, co remontuje to na to. Taką opcję. No i dobra opcja moim zdaniem. Dobra opcja, 3 pek. Też 60, tylko 3 pek. 2 60 na gospodarstwie i tamten duży ciągnik. Elegancko pasuje, elegancko. Tu już jedno pole zasiane jest. O, wyżej od 60. Chyba tam też pompa musiała od podnośnika wsiąść, bo wyżej podnosi. Też tamty ledwie podnosił. No cóż, no. Będzie trzeba zobaczyć, co tam mu dolega. Na warsztat zaprowadzić, czekać. Ja tam się na tym nie znam, będę warsztat. Zaprowadzę tu do mechanika 60 i tyle będzie robił, no. Na lawecie oczywiście pojedziemy, bo inaczej nie ma opcji. Nie pojedziemy inaczej, no bo mówię, chłodzenie straci. Pompa wody mogła, czy co tam się znajduje. Wiecie, ja tam mechanikiem nie jestem, ale no. Chłodzenie stracił i koniec, no. No cóż, na razie 60 zawiodła. Musi zostać. Na razie będziemy 3 pekiem obrabiać. Bo zamiast tej 30. A tu wymieniłem się, zobaczymy, no może będzie dobry wybór, może zły będzie. Myślałem też o Zetorku takim starszym, ale nie, tam mówię. Niech będzie trochę polskich maszyn tam. No i ten siewniczek taki kupiłem. No tamten się, taki, tak słabiutki to było. Koło odpadło i co się poradzi, no. Wszystko jakoś tak na początku sezonu ruina, wszystko się rozpada, no niedobrze, no niedobrze. No co się poradzi, to tylko maszyny są. Tamto też było używane, to co się dziwić? Co się dziwić, ludzie, co się dziwić? Dobra. Co tu mieliśmy jeszcze? Nie pamiętam, co miałem tutaj siać. Jeszcze. A, bo tu chyba rzepak czy coś tam. Co by tutaj jeszcze zasiać na tą chwilę? Trawę mamy, mamy trawę. Żyto posiane.
To może jeszcze obie zwalniemy. Później jeszcze nam zostanie na soję, spróbujemy. Nie, kukurydzę. Kukurydzę na tym większym zasieniemy. Kukurydzę. Ale żeby nie tracić czasu, to jest mały kawałek, to tutaj się kukurydzę. Może jeszcze coś się dokupi w międzyczasie w sezonie. Dobra, zaraz trzeba podjechać pod nasiona, bo mało nasion jest. Ładnie pracuje. Ciszej niż 60. No, ładnie pracuje. Tam to aż wyje. Dobra, pójdzie do mechanika. Może za jakieś tydzień, dwa zrobi. Coś wysiadł po prostu. No co się poradzi. No. No i to autko też z tą przyczepką samochodową, co kupiłem. Za nieduże pieniądze, tanie było, ale mówię, do transportu się przyda ziaren. No czym mam transportować? Dobra, tutaj się zaparkujemy. A, suchy pasy podpinamy, że zaczyna coś czuć. O, o! Co tu się dzieje? Częściej się jakoś dziwnie. Dobra, pracownik jest, co tutaj robi dalej. My tym autem sobie przejdziemy na bok. Na tym się zamyka. Dziwnie się trzęsie. O kurde. Oj, zapomniałem, że tu gaz jest. No. Tyle kuni mechanicznych w tym aucie, że chyba zapominam. Za bardzo gaz wcisłem. No. O, widzi ta drzewka. Drzewka mu się nie podobają, on nie będzie tutaj przejeżdżał. Ten pracownik jest głupi i tyle, ale no cóż. Co mu te drzewka przeszkadzają? No przecież tutaj ma miejsce. A, no nic tutaj nie poradzi, to dziadostwo. Aba, niech co robi, nie będę na to patrzył. No i co tu jeszcze, no? Zbóż już nie mam, wszystko posprzedawane. Bizon czeka. Jakby opalony ten rozrzutnik był. Tak się brudzi dziwnie, no dobra, nie będę wnikał. Cioniczek stoi, elegancio. Ile jeszcze mamy tego tutaj? No, mamy 33 tysiące. Słomy sporo mamy. Może by... mamy jakieś maszyny do zwierzęta. Zobaczmy, czy mamy jakieś maszyny do TMR-u tanie. Kupić po taności. Ta tańsza, tylko jakaś podejrzana. No, będziemy chcieli kupić taki TMR, bo jak to wygląda, pokażcie. Elegancki, elegancki. O, jeszcze taki. Czerwony to szybki. Adapter. Elegancko. Ile 10 tysięcy kosztuje? No chyba będzie trzeba kupić. Żeby te krówki trochę poszły, bo na razie no to tak słabiutko. A w ogóle mleka coś robią? Mleko jest, o mleko już jest. Obornik jest, elegancko. No tyle na rok czasu wystarczy. No akurat do żniwia kukurydzy posiejało, jeszcze siewnik do kukurydzy. No tak, bo zapomniałem o kukurydzy. Co tu mamy? Zasadzarki do kukurydzy. Sadzarki, co tu mamy? Mamy coś takiego małego? Nie no, przesada. Takim czymś to chyba nie będziemy robić. Nie no. Słabo, słabo, muszę poszukać. Może poszukam jakiś będzie taki, żeby pasował. No i jeszcze paczka pługów doszła w tym. O, co tu jeszcze doszło? Poczekajcie. No ten siewnik doszedł na modhubie. I co tu jeszcze doszło? Pługi ponoć. Jeszcze nie oglądałem nawet. Nie wiem, czy są dobrze zrobione. O, tutaj całe. Elegancko. Taki zielony, ale mógłby być. Wszystki główka.
To ma 1,5, a ten co mamy posiada, ten robi 1,5. I ten jest tańszy. Albo ten by walnąć 2 metry robi, przecież ten ciągnik co posiadam 75, a tam ile było ludzie? Ludzie, ile tam było koni potrzebne? 64, o może taki by zamiast tamtej 3 skibowki. Taki co do tego ciągnika dużego, jak myślicie? Fajnie nawet wygląda, taki trochę elegancki, elegancki. To był taki modpack na modhapie, jak się nie mylę. I to tańszy od tego. A ile ja zyskam jeszcze jak go sprzedam? O! No dobra, o, ten dużo potrzebuje, dużo pomocy potrzebuje. Dobra, to go sprzedamy. I zastanowimy się nad tą czwórką. O, jeszcze takie brony kupiłem nowe. Zamiast tamtego kultywatora. O, takie brony. 3-metrowe. Eleganckie. Pozbyłem się do tego wynalazku. Wiaty jeszcze nie postawiłem. Czeka na materiały. No dobra. No to tym akcentem, o drzewko. Żegnam się z wami. Trochę się teraz grafik zmienił w nagrywaniu filmików. Będą się raz w tygodniu na przemian się pojawiać. Raczej sobota, niedziela będą się pojawiać. Raz w tygodniu na przemian z Hof Bergman. A tym akcentem żegnam się z wami. Na razie, cześć, do zobaczenia.